dzisiaj pierwszy dzień The Voice of Poland, kolejnej edycji i ty też jesteś tutaj pierwszy raz. Jak się czujesz w nowej roli? A wiesz co, moja nowa rola jest bardzo fajna, bo też zaczynam od kopert. Czyli ja jestem osobą, która wcześniej robił to Maciek Musiał. Oczywiście Maciek zostaje, wszystko jest w stałym porządku, tylko ja teraz będę wykonywała to, że będę jeździła do uczestników, którzy przechodzą te teraz etapy. Te jakby blindy i oni przechodzą do kolejnego etapu i ja im o tym mówię, czyli jadę do ich domu, poznaję ich historie jakby życiowe i informuję ich o tym, że dostają się do The Voice of Poland, więc ogromne szczęście dla nich i dla mnie, że będę jako pierwsza mogła im to powiedzieć i to jest dla mnie takie ekscytujące, a to zaczynamy już jeździć teraz pod koniec sierpnia i wrześniu, a później moja rola będzie taka, że na live'ach, które są w listopadzie, będę rozmawiała z uczestnikami, którzy są przed wykonem i po wykonie. Czyli taki red room. Będę z nimi rozmawiała, rozładowywała im tą negatywną energię i będę miała nadzieję, że ich po prostu, wiesz, jakoś pocieszę i że to wszystko będzie tak fajnie szło. Czyli koperty i red roomy. A oczywiście wszyscy prowadzący, którzy byli, też zostają. No właśnie, odpowiedzialne zadanie. Poprzednio była Basia Kurdej-Szatan. Jaka jest obecnie sytuacja? Obecnie sytuacja jest taka, że jest Basia Kurdej-Szatan, Maciek Musiał, Tomasz Kamel i Marcina Zawadzka. Jak to jest na taką? Nowa przyszła i... Czyli pewien rodzaj kompromisu. Kompromisu, wiesz co, to też jest tak, że nie wiem, zaraz muszę z Maćkiem pogadać, może nie miał czasu, żeby jeździć, wiesz, to jest tak, że fajne jest, że dają możliwość jeszcze mi poprowadzenia innych rzeczy, cieszę się bardzo z tego, że po prostu mogę się rozwijać na różnych etapach, jeden program się zamyka, drugi jakby się otwiera, na szczęście cały czas też jest pytanie na śniadanie, które bardzo lubię i wykonuję wczoraj, przedwczoraj, jutro, nie wiem, kiedy to poleci ten materiał, ale jestem tam teraz akurat z Michałem Olszańskim i wiesz, to mi pozwala się rozwijać. Fakt, że rzeczywiście jestem trochę przepracowana, ale to jest taki czas, że pracuję i pozwalam sobie na jakieś tam małe wakacje, gdzieś uciekam. Tak mam. Ale wiesz co, to widać, że się cały czas rozwijasz tutaj w telewizji publicznej. Zadomowiłaś się już na 100%. Widzowie cię lubią, to chyba jest ważne. No to jest najważniejsze. To tak naprawdę tylko po to robię, bo jakby... Wiesz, czasami są takie momenty zwątpienia, że masz ochotę, no może powinnam robić serkość gdzieś na wsi, ale po to, że jak słyszę takie komentarze Marcela, my to lubimy, bo ty jesteś naturalna, że ty tutaj nikogo nigdy nie urazisz, że po prostu i też widzą, że się jakby rozwinęłam, że pozwolili mi to zrobić, bo wiesz, mogli mi taki fala hejtów mogła się zlać na samym początku, każdy zaczynał i każdy jakby się ze wszystkimi swoimi problemami borykał i jakby praktyka. Podziwiam oczywiście Tomka Kamela, Marzynę Rogalską, którzy lata to wykonują i dla mnie to są bogowie tego fachu. I chciałabym być taka kiedyś jak oni, jakby też z dużym dystansem. Do tego podchodzę i bardzo się cieszę, że tę szansę mam. Staram się ją wykorzystać, a wiesz, co będzie dalej, to nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Ale rozumiem, że chcesz iść w tym kierunku, być tak. Gwiazdą telewizyjną, dziennikarką. Ja uważam w ogóle, że w Polsce nie ma gwiazd. Ja przepraszam, mam może kilka osób, kilka nazwisk, to są trzy nazwiska, ich może nie zdradzę, które uważam w Polsce za gwiazdę. A tak zresztą to my jesteśmy po prostu osoby znane publicznie albo jakoś, nie wiem, więc... Ale rozumiem, że telewizja to twoja przyszłość. Tak, jestem... Jestem już w takim miejscu, że chciałabym się rozwijać i chciałabym w tym iść. Jak coś się zmieni, oczywiście też będę, wiesz, zobaczymy, ale chciałabym zostać, bo podoba mi się to, co robię.